wszedłby do więzienia za coś głupiego. Dobrze, ja na sam koniec mogę do tego usiąść. Także siema, witamy was w kolejnym odcinku, oczywiście z moją dziewczyną. Hejka. Dzisiaj znowu pytania, ale trochę na innych zasadach, a mianowicie zadajemy sobie pytanie. Osoba, której dotyczy to pytanie, musi wsadzić głowę do tej oto miski z wodą. Także myślę, że może być ciekawie, ale zanim zaczniemy, pamiętajcie o zostawieniu suba z dzwonkiem, o zostawieniu... lajka. No i wbijajcie na Discorda, link znajdziecie w opisie, tam są powiadomienia o filmach i tak dalej. Także serdecznie zapraszamy, a teraz zaczynamy. W takim razie możesz zaczynać czytać pytania. Pytania będzie czytała Maja. Pierwsze pytanie to kto szybciej się denerwuje? Kto szybciej się denerwuje? No to bierzemy miskę i myślę, że Maja jako pierwsza może wsadzić łeb do miski. Nie! Jak nie? Ty się szybciej denerwujesz. Nieprawda. Prawda? Ja się denerwuję, to się denerwuję, bo mam powody. Ale szybciej się denerwujesz niż ja. A to o to w tym pytaniu chodzi. Nie dogadamy się, ale niech będzie. Jak ktoś musi zacząć, tak? Ktoś musi zacząć. Jest super. Drugim pytaniem będzie... Ja czytam wszystkie? No mówiłem, że ty czytasz. Kto z nas lubi więcej spać? No to twoja kolej. Wyznawy ja. My podobnie śpimy. Ja idę spać wcześniej. Wcześniej i jak gadamy, to zasypiasz. Także. Do niego w mikrofon. Poprosimy trzecie pytanie. Następne pytanie to kto jest większym egoistą oprócz Milanka? Widzę, że się spodobało chyba. Takie pytanie, niech będzie. Oprócz mnie oczywiście nie ma tutaj innej osoby niż Mai. Przelecimy, głowa do środka. A może dawaj głowę tak od góry, w sensie od tego zamocz, tak łeb. W sensie, że nie twarz, tylko głowę, żeby wsadzić w góry. Po co? Tego. Tutaj jest sędzia, oczywiście, jeśli źle zamoczy, będzie musiała ponowić próbę. Sędzia patrzy, czy nie ma spalonego. No i super, może być. Niech ci będzie. Spokojnie, czytaj kolejne pytanie. Kto wydaje więcej pieniędzy na głupoty? No to ty. Ty. No to podaj mi przykład. No zapraszam. Nie reklamuj, tak to nie wolno. No to ja nie będę słaby, ja wsadzę łeb od góry. Ze włosy umyję przy okazji. O, ale super jest. Tutaj zapomniałem mikrofonu włączyć. Żartuję. Jesteś śmieszny. Kto częściej się spóźnia? Nawet nie ma co dyskutować. No trzymaj mi! Już myślałem, że mi dajesz. Mogę ci tak to na łeb założyć. No tak, coś jeszcze? Pod koniec odcinka to robimy. Jak nie składnie, tak? No, coś tam zamoczone. Kto z nas jest bardziej wredny? No, to strzał za strzałem, cios za ciosem. Kładasz... Ty jesteś bardziej wredny. Już sobie. Nie. Wsadzaj tam łeb. Nie, ty wsadzasz. Ja wsadzam, ja jestem wredny. No, bardziej niż ja. Nie. Tak. Nie. Tak. Udowodni. No i nie udowodniłaś. A ty udowodnij moje. No to twoje zachowanie. No to moje udowodnienie to jest twoje zachowanie. Ale twoje jest gorsze od mojego. Nie jest. Bycie wrednym to jest wkurzanie osoby specjalnie, a ty mnie wkurzasz specjalnie. Nie, wkurzanie osoby specjalnie to jest wkurzanie osoby specjalnie, a nie bycie wrednym. No to jest bycie wrednym. Nie, bycie wrednym do bycia wrednym się zalicza dużo rzeczy. Dobrze, zaraz zobaczymy. A jeśli to się liczy, to ty mnie częściej specjalnie wkurasz swoimi nieśmiesznymi żartami. Bycie wrednym. Już czytam. No szybciej, bo mnie ręce bolą. Trudny do zniesienia i budzący niechęć. No nie ma innej opcji. Mocz łeb! No przeczytałem ci. Ale to ty, ty jesteś bardziej wredny. Nie, to bardziej do ciebie pasuje. Nie. Dobrze, niech ci będzie, ale je oszukuję. Nie. Oszukuję. Nie. Ja myślę, że jeszcze możemy jajka zaraz do tego dodać.
Dobrze, ja przejmuję stery. To jest młodszy, załóżmy, żebyś ty wsadziła głowę. No to wsadzaj łeb, nura walisz, popatrz. Oczywiście nikt teraz nie jest tutaj zmuszany ani nic. Nikomu nie jest to robione w na złość. Nikt na tym nie ucierpiał. Żeby nie było, bo YouTube... Nieważne. Wszystko jest jak najbardziej w porządku. Nic się nie stało, prawda? Mhm. To jest bardziej cringe. Lecisz z kolejną. Nie, bo to zależy kiedy. Jak zależy kiedy? No to zależy kiedy. Ty jesteś cringe'owa. Nie, ty też czasem jesteś. Czasem, ale nie częściej niż ty. Nie! Nie! Ty jesteś chory psychicznie. Dasz mi ciuchy na przebranie? Nie. To fajnie. Dobrze, trzeba iść za ciosem. Także kolejne pytanie też wybierzmy jakieś, żebyś ty głowę wsadzała. Nie! Kto ma większego bicepsa? Maja, wsadzaj głowę. Nie, nie, ty masz większego. To musisz pokazać do kamery. Ja to bym do tego usiadł w ogóle. Już. Nie. Przed ostatnim pytaniem będzie, kto bardziej się obraża. Także myślę, że nie musimy nawet kłócić. No. A że przytrzymać, tak? Dobrze. Nie, że zamoczyć. No ja się częściej obrażam, no tak. A chcesz być obrażona za sekundę? No. Nie, nie powiem. No ale ja się obrażam, ale po chwili już nie jestem obrażona. A jak no. Ty się obrażasz, to jesteś obrażony. No, ale ty się obrażasz 10 razy. Po sekundę, także... Lecimy. Czekaj, jak to było? O, tak, ty mi... Wylałaś, taka jesteś. Co? No jeszcze się wysmarkaj do wody. Zostawcie lajka dla biednej Mai, popatrzcie. Tutaj możecie wbić na jej Instagrama jeszcze, jak się poświęciła. Tak nie wyglądam. Ostatnie pytanie to, kto poszedłby do więzienia za coś głupiego? Dobrze, ja na sam koniec mogę do tego usiąść i tyle. Tak. I na tym się zakończy odcinek. Wow. Nie! Dam radę wejść? A jak się miska rozwali? Nie wiem, czy jestem w środku, czy nie. Nie da się. Da się, trzeba więc wody. Nie mamy takiego budżetu. Dobrze, w takim razie nie udało się usiąść niestety. No to zamaczaj głowę. Aha, niech będzie, ale doleję trochę wody. Pokaż, ile potrafisz pod wodą wytrzymać. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się. Albo słyszymy, albo to i to. W następnych odcinkach. Siema!